Tytuł kursu: elementy sprzedaży towarów. Moduł: informacje o towarach i warunkach sprzedaży. Temat: rozmieszczenie towarów w sali sprzedażowej. Merchandising jest sposobem wpływania na zachowania klientów poprzez wystrój pomieszczenia i sposób prezentowania towarów. Jego celem jest zwiększenie sprzedaży oraz zwiększenie subiektywnej wartości towarów w oczach klienta. Poszczególne grupy towarowe powinny być rozmieszczone w wydzielonych częściach sklepu, odpowiednio oznakowanych, co umożliwi klientom swobodę poruszania się bez konieczności poszukiwań pożądanych towarów. Towary powinny być poukładane tak, że sąsiedztwo innych grup i podgrup towarowych opiera się na logicznych powiązaniach, np. wszystko dla dziecka. Sala sprzedażowa powinna być podzielona na celowo dobrane strefy. Rozmieszczenie towarów na półkach sklepowych uzależnione jest od formy sprzedaży. Układając towary, należy pamiętać o właściwościach fizyczno-chemicznych towarów. Towary powinny być widoczne, odwrócone awersem opakowania do klienta i oznaczone etykietą z ceną. Wszystkie półki w sali sprzedażowej powinny być wypełnione, co daje wrażenie obfitości. Na półkach należy umieścić taką ilość towarów, aby nie trzeba było kilkukrotnie uzupełniać zapasów na półce. Towary świeże umieszcza się z tyłu, natomiast te z krótszym terminem z przodu półki. Nowości umieszcza się w najbardziej widocznych miejscach. Artykuły ciężkie umieszcza się na niższych półkach, a lekkie na wyższych. Artykuły o wyższej jakości i drogie powinno umieszczać się na wyższych półkach, natomiast towary tanie o niższej jakości umieszcza się na niższych półkach. Najbardziej atrakcyjny i najbardziej postrzegany poziom na regale jest na wysokości 120 do 160 cm. Towary magnesy, które charakteryzują się atrakcyjnym wyglądem, opakowaniem i ceną, umieszcza się wyżej do wysokości 1,80 m lub na poziomie 80-120 cm. Towary umieszczone poniżej 80 cm są mniej postrzegalne i rzadziej kupowane. Bardzo ważne jest, aby nie zmieniać miejsca ekspozycji towarów, ponieważ klienci pamiętają, w którym miejscu leży poszukiwany przez niego produkt. Jeżeli klient nie będzie mógł znaleźć produktu, zniechęci się, co może spowodować, że nie będzie odwiedzać naszego sklepu. Atrakcyjne rozmieszczenie towarów jest ważnym elementem w działalności sklepu, ponieważ pełni ono również funkcję reklamową. Estetyczna i ciekawa prezentacja towarów zachęca klientów do zakupu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.